Cześć i czołem, drodzy widzowie, z tej strony ZHF, a to jest taki, cóż, odcinek z gry League of Legends, w której to będę testował nowy build do Gangplanka. Po wielu meczach, próbach, błędach i tak dalej, chyba odkryłem, jakie jest prawdziwe powołanie GP Gangplanka. Nie wiem, czy mi się to uda, czy nie, tak czy siak jestem z Vayne na lane, więc powinno być łatwo. Szlak. Ważne jest to, żeby szybko dostać kasę na początku, a później jedziemy z górki. Tylko ta Vayne mi nie daje ksuć zbytnio, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Wow, Katarina, która awczy. A, jednak nie. Cóż, zwabiła mnie troszeczkę. Cholera, chyba za wcześnie. Ty głupio Katary. Jakaś taka nieogarnięta osóbka. Tak czy siak myślę, że z prawdziwą nie miałbym szans na w tym momencie gry. Hej ho, na push by się szło. Nie wiem, w razie czego proszę nie piszcie mi w komentarzu, że jestem nob. Wiem, że poprzednie mecze z serii wspólne granie League of Legends były, cóż, nie dość, że żałosne, była to istna porażka w moim wykonaniu. Faktycznie, jak grając jako Gangplank, po prostu grałem beznadziejnie. A nie martwcie się, teraz to się według mnie zmieniło i gram coraz lepiej. W końcu nie każdy zostaje mistrzem na samym początku, prawda? Po obejrzeniu wielu poradników i tak dalej, mam też kumpla, który jest bardzo dobry w League of Legends. Wątpię, żeby tu raczej zagościł. Nie wiem. O, shit! A nie! Fuck! Nie zauważyłem, że obrywam. Fuck! Tak! Nieważne. To nie jest jeszcze koniec świata. A cóż, dobra, sorry, wybaczcie mi, każdemu się zdarza. Nie chciałem flesza marnować. W końcu to tylko 8 sekund. Czy tam ile przeczekałem? Zobaczmy, co u innych jest. Na lane się dzieje. Brand jest rekomendowany w tym tygodniu, więc o niczym nie świadczy. Dobra, wracajmy na nasz lane. Nasz Gangplank porusza się raczej wolno, bo na buty kupię mu tam w trzeciej bodajże kolejności. Tylko się zastanawiam, czy Berserkera, czy Mercurego. A właśnie, wyjątkowo zacząłem grać na polskiej wersji, żeby obczaić Gangplanka, ale tak to gram na angielskiej. Nie podoba mi się pod żadnym względem ten dubbing. Gdzie leziesz, Vayne? Sojusznik pokonany. No, jakoś to idzie. Już zauważyłem, że porządki są najtrudniejsze, ale gdy już Gangplank będzie miał wysoki level, to będzie wszystko w porządku, ale... Wait, gdzie jest ta Katarina? Bo tak jakby... Bo tak jakby i tu nie ma, czyżby awcza! Nie wywołuj wilka z lasu, bo zaraz... No już to już koniec Katariny. No właśnie. Bye bye, Katarina! Nie, cholernie słabo coś idzie przeciwnikowi, albo awczom, albo coś. Cóż, nie nagrywam tego teraz tak specjalnie, że oni awczą i tak dalej, tylko to jakiś przypadek. Mam nadzieję, że się rozkręcą, bo nie mam zamiaru walczyć z jakimiś nubkami. Pamiętam, wiele meczy stoczyłem już i potrafię docenić hardkorowego gracza. Farma! A tymczasem farma! Dobra. Może zdołam? No dobra, jeszcze minionki. A jak zatrzymamy się przy wieży i będzie nas wkurzać, to jeszcze spróbuję ubić golemy. I proszę jeszcze raz, nie komentujcie źle
tego filmiku, dlatego że postanowiłem używać innego builda do Gangplanka. Ja go nie robię pod DPS-a, lecz robię go pod mix DPS-a i tanka. I to jest bardzo udany mix. Myślę, że Gangplank jest właśnie do tego stworzony. Ojej, tutaj panowie za chwilę będą muszą surrenderować, bo to cholera już prawie że... O, pan Gangplank! Fuck! Dobra, idziemy tu. Na golemki. Albo nie, lepiej się skupmy tu. Wayne, co ty robisz? Pa, pa, panie GP! Au, 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 don't touch me! Pa, pa, panie GP! Fuck, miniony! Szlak! Nie łaskocz mnie, turecie! Cholera! Gdyby nie miniony, to udałoby mi się go wystarczająco osłabić, żeby go dobić. O, 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 jest! Fuck, 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 nie! Szlak, zmarnowałem flesza, ale przynajmniej mam latarnię jakąś tam. Tak czy siak, teraz chyba podejmę decyzję i zaraz zerknijmy na team wroga i mam tak, Gangplanka, Wukonga, Mast... Raczej obuwie Merkurego mi się tu nie przyda, więc zainwestuję w nagolenniki Berserkera. Szlak, szlak, nie, 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 nie. Czyżby moja laska... Wayne, nie! Zginęła! Shit! Ale i tak cholernie będą musieli teraz to nadrobić. No bo cóż. Przepraszam bardzo, ale chyba byli tutaj nieobecni. Aha, aha. No do naszego Tureta nam im jeszcze bardzo daleko. Katarina. Jest to tu godny przeciwnik. Jest to cholernie godny przeciwnik, bo jest cholernym zabójcą. Ale i tak się, jej się dostanie. Mam latarnię, więc zginiesz, jak Jax. Okej, everybody. I've got ulti and... O! Czyżby to nasz kolega? Jack fucking Sparrow! I will kill you! Ah! God damn it! It's fucking awesome. Tobie też się dostanie. Co, kurwa? O ty. Tak? No to cię tu. Ups, ups, au, 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 au. A to spryciarz. Proszę. O kurde, nie zdążyłem zabić Katariny. Udało ci się zabić. Oko za oko! He. Oko za oko, ząb za ząb. I oto zabiliśmy się. Tępy Gangplank użył swojego ulti na terenie mojego i dlatego się nie zorientowałem. Trudno. Wracajmy do boju. Wracajmy na pole bitwy raczej. Dobra. Dobrze, że mamy Caitlyn, która też jest rekomendowana. Ona chyba ale będzie musiała stoczyć pojedynek. O! O, nie, 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 ma teraz, ale udaje się chyba zabić, nie, niestety. Z pomocą Branda, Katarina, pokonała. Caitlyn, szkoda, będziemy mieć problem na midzie, przynajmniej teraz, ale wracajmy na top, do nas z Bane. Szlak, mój rywal. Oddawaj mój statek, kurwa. Masz. Dobra, nie goń go po kij, tak go nie zabijesz. Wal w miniony, yeah. Nie goń wrogi bohater, wal w miniony. No i co, złapałaś? Nie złapałaś i po kij ci to było. Na razie farmimy. Trzeba Gangplankiem bardzo szybko levelować, bo wtedy przeciwnik ma małe szanse, wprawdzie nikłe. Nawet jako mix tanka i DPS-a jest szczególnie groźny. Dobra, będziemy musieli trochę zwolnić. Katarina chyba też taka trochę nieobeznana, bo nie potrafi używać ulti tak dobrze, jak powinna umieć. Oż!
No szlak. Nie, nie lubię cię. Masz. Piękne. Yo, motherfucker! Przynajmniej Katarinę ubiłem, ale GP zwiał. Dubi go pie, jednak nie. Użył potka prawdopodobnie. Szkoda, Vayne, szkoda. Co ty to robisz, kretynie? Cholera. Nie wiedziałem, że się uleczy i zabije ją. Miał za dużo HP, żeby mój pistolet na raz go zabił. Nie, trochę ogarnia, trochę ten koleś ogarnia. Nie zrobię na niego tu zasadzki za blisko. Oczywiście turret hugging. Kurde, on ma za dobry. Ustawię sobie latarnię, żeby tu wszystko widzieć. Idzie pani Katarina. On ma za dobry. Zobaczmy na jego. O! Co on? Taki sam build jak ja. Oprócz tarczy. Kurde, trafiłem w miniona zamiast. Papa, nie interesuje mnie twoje ulti. A, pewnie Gangplank wyjdzie teraz stąd, żeby mi zrobić zasadzkę. Bo po cholerę by mnie goniła. A może po prostu jest głupia. Wejd, 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 wracaj, tu ja cię boję. Proszę, wracaj. Gdzie jest Vayne? Co narobi do jasnej ciastej? Długo będzie miała. W sensie zgubi się w dżungli wroga. Masz! Hehe, headshot. Boom, headshot! Motherfucka. Dobra, 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 trzeba farmić. PTF, Vayne chyba się na mnie wkurzyła. Ja feed it, ja feed it. Aha, zabierałem jej kile, to teraz biedaczka musi to nadrabiać. A co ona ma miecz? To przepraszam bardzo, nadrobiła już wystarczająco. No, wraca już tu na Lane'a. Co z tego, że ksuje ci wszystko. Czekaj, zobaczmy, jakby tu wykorzystać tą sytuację. A nie, raczej nie. Nie, 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 nie walczcie z nim. Jesteście obie na dystans, jesteście słabe. Golem! Jep, 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 jep. Ja, motherfucker, tego sobie zastrzelimy. Boom, headshot! Szybko, szybko, lololol, natureta. Jebudu pięknie. No to już surrender mogą dać. Tak, to znaczy mogą już się zastanawiać nad surrenderem. Ale chyba to nie zrobią niestety. A fuck, nie, 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 nie. Pani mówimy do widzenia. Nie chcę, żebyś mi tu tańczyła w kółko. Spadaj. Low mana. Dużo kasy low mana, więc trzeba się wycofać. No i co, że umiesz się teleportować, he? Kupujemy wódki. Następnym... Tu się właśnie zastanawiam, czy kupić Cordela z Buildwater, czy Tiamat. Ale raczej Tiamat mnie bardziej interesuje, więc zainwestujemy sobie, no, w ten właśnie przedmiot. Dobra. Diamant mi się przyda przy farmieniu, bo rozkłada obrażenia na pobliską okolicę, więc jak będą na przykład dwa miniony, walne jednego, to obaj dostaną. To mi się to jest fajne, to jest bardzo fajny aspekt. Wracajmy zatem na pole bitwy. Vayne poszła na zwiady. Dobrze, dobrze. Tu jej wprawdzie już oczyściłem całą drogę. Musi teraz uważać na ganki liczne, bo jest przy bazie. O, właśnie. Chyba się pan nie spodziewał. Pan GP się nie spodziewał, że ja tu też jestem. Wytyfy, no nie.
Kurde, sorry, że ci ksuję cały czas, Vayne. No sorry po prostu. Przypadek. Ale ja i tak robię się na DPS-a i tank. Mix DPS-a i tanka. Ten mix jest cholernie dobry. O, pani Katarina. Co ona w ogóle odpierdziela? O cholera, chyba warto napisać. Sorry for... For... Nie no, przykro mi, no. Kurde, laska też musi się trochę nafidować, nie? No to tak głupio komuś zabierać, kiedy... GP, idzie tu. A jak on się fiduje? On się robi na DPS-a. Widać to, bo wziął tutaj zapał. Zil, czy jak to się tam mówi po angielsku. No a ja teraz zainwestuję w... Shit! No! Fucking no! No, 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 no. Co powiecie na otwartą walkę? No, no, taki cwaniaczek? Fuck, jest za dobre. Spadamy. Kurde, niepotrzebnie flesza, służę, on i tak mnie złapie. No fucking no! To papa! Przeciwnik pokonany. Shit. Nie udało mi się, ale przynajmniej teraz będę miał diamant. Diamant. Następna rzecz, którą będę kupował, będzie to... Właśnie, dlaczego kupiłem diamant? Zobaczcie. Po kolei, co kupuję? Tarcza do... Lol, coś się zbugowało. Tarcza do rana, no to wiadomo, zdrowie, pancerz i regeneracja. Takie na początek gry. Latarnia daje mi obrażenia, pancerz i kradzież życia. Bierne i... No jakiś tam... Bierny, szansa mała na zadanie dodatkowych obrażeń. I mogę umieścić totem. Na golem Kiberserkera to attack speed, a diamant to obrażenia, regeneracja i regeneracja. No i to jeszcze rozpryskiwanie się ataków. Teraz się zastanawiam, włócznia Atmy czy lodowy młot? Ale chyba włócznia Atmy, bo muszę zainwestować w... w trafienia krytyczne, których mam na razie tylko runy, praktycznie już nic mi nie daje. Oprócz tego płaszcza zręczności, który przed chwilą kupiłem. Zobaczmy, może będziemy mogli użyć ulti, żeby sksuć... Nie. Ulti Gangplanka jest cholernie dobre, bo można sksuć komuś kida z drugiego końca mapy. No, na razie nie miałem jeszcze okazji. Na razie ksuję normalnie. Przynajmniej jestem nafidowany, więc dzięki Vayne i sorry, ale no wiesz, jak kręcę filmik. O, już widzę te pierwsze kryty w mojej karierze. Fajnie, fajnie, naprawdę. Problem w tym, że jako mix tanka i DPS-a powinienem bardziej się przydać w teamfajcie, a na razie jestem sam. Przez to, jeśli zajdzie mi taki gangplank DPS, właśnie dorwał Caitlyn biedną, no to wątpię, żeby mi się udało, więc... A nie chcę się za bardzo narzucać. O cholera, tu ktoś potrzebuje pomocy, to mu trochę pomogę swoim ulti. Wiem, że to może nic nie da, ale może odstraszy tych wrogów. Ale zjechałem gangplankowi HP. Może... O, Katarina. Kurde, Brand. To nie fajnie. To nie fajnie teraz. Wycofajmy się. I tak dużo już zaszliśmy. Prawdzie pod samą bazę. Starszy jaszczurów! O! Niam! Trzeba zjeść starszego jaszczurów, żeby mieć bufka. Critical. No dobra, nie tak często. Critical, yeah! I fucking die, no, cholera. Kogo my tu mamy? Mamy Branda, ale on jest zbyt silny. Trzeba się trochę nafidować w dżungli. Właśnie, Gangplank jest cholernie dobrym junglerem. Polecam wam pójście do dżungli tą właśnie postacią. Zaraz. Kurde, potrzebuję pomocy? To może do niej pójdę. O. Cholera, to nie był dobry pomysł. Bo Brand się tu wpieprzy. Ale zwiali przynajmniej.
Nie, dwie postacie na dystans to nie jest tu dobra strategia, bo jak taka Katarina podejdzie, ona załatwi jedną i drugą, więc ja im tu pomogę. Jep, jep, nie, nie, nie! Jak jedna osoba dostanie, to już wszyscy mają się. A, sorry za KS. Wow, ciup! Dobra, wycofujemy się, dwa kile wystarczy. Nie chcę zginąć zbytnio. Albo pomóżmy tej biedaczce. Przeciwnik pokonany. No w końcu... Ała! Dobra, w końcu... Ktoś oprócz mnie dostał killa. Wybaczcie, tu było fajnie, bardzo fajnie. Zabijmy sobie wilczka. Wilczka! Zabijmy wilczka. Taka porada do dżungli. Do dżungli. Najpierw zabijajcie te małe stwory, bo one są zadają więcej DPS-a niż te duże. Na przykład wilki czy upiory. Dobra, trzeba wrócić na top, bo tam dostajemy małe lanie. Armia minionów nadeszła. Wiecie co? Za bardzo nie chcę, nie wiem czy zdążę, więc służę sobie ulti. Tak, wiem, ulti na miniony, dob. Nieprawda. To ulti się bardzo przydaje na miniony właśnie dlatego. O, patrzcie. Ile kasiory. Widzicie? Więc proszę, darujcie sobie komentarze. Kurczę, już się nie mogę doczekać, gdy będę... grać gangbankiem w naszej serii wspólne granie. Tylko właśnie jakoś zabrakło mi czasu, żeby grać z kolegami. Będę musiał kiedyś z Bartim coś zagrać. Golem! Jep. Kurde, już tacy, takie słabe są. Okej. Okay. Zabicie pistoletem daje dodatkową kasiorkę i to się cholernie przydaje przy zabijaniu minionów na początku gry. Później już trochę nie. Trochę słabiej się to przydaje. Ale na początku dzięki temu możemy szybko zarobić kasę. Ciup, ale teraz jest okej, okay. Teraz jest właśnie fajnie, bo mamy z jednej strony dużo armora, tam 108, jak na takiego gangbanka to jest to chyba dużo. Życie jest takie w porządku, za chwilę będziemy mieć włócznię Atom, która doda nam jeszcze więcej armora. O, teamfight! No to... idziemy na imprezkę. Kurde, ale... dobra, chyba nie. Tutaj musimy grać bardziej... ostrożniej. Bo widzę, że... Tu jest ciężko. Pomogę może tutaj nieszczęsnej Vayne. Do 100 tysięcy kartaczy! Przynajmniej sobie zabiję miniony. Albo jakaś może asysta wpadnie. No cóż. Żagle w górę! No uważajcie na Branda. Kurde, Wukong znika jak zwykle. O, mam ulti, to się może przydać. To się może bardzo nawet przydać. Aaaa! Nie! Proszę! Cóż. Nie, to był Master i to wiecie jak to jest. Okej. Okay. Włócznie Atmy, 45 punktów pancerza i krytyczne. Dobra, teraz trzeba będzie zainwestować. Zauważcie, że inwestuję, że dobieram takie fajne przedmioty, które pomagają mi jako tankowi i tak dalej. I DPS-owi. Jednak mam za mało życia jak na tanka, więc kupię sobie lodowy młot, który dodaje 700 punktów życia. No i jeszcze tam jakieś 20 obrażeń od ataku, ale najważniejsze, spowalnia cel o 40%. Szybkości. Więc to się cholernie przyda. Idziemy na bot, żeby się nafidować na minionach, bo tu mała armia idzie. Cholera, ale ciągle z nami idzie ten teamfight, ciągle się coś tu dzieje. Co chwilę, dobrze, że tu jest ten totem, to się nam cholernie przydaje, bo widzimy. O, jak ja to lubię. Czysta farma. Kurde, ale farmimy, ciup. I farma, kurde, uwielbiam. Ile kasy za to będzie? I tu się właśnie ten Tiamat przydaje.
Uderzam jednego miniona, zabijam dwa. Ubóstwiam to. O, teamfight się jakoś rozwinął. Sprawdźmy, może mnie tam nie potrzebują zbytnio. No a tam poradzą sobie. Jak ja się nafiduję, później im ich pomogę im. A bo przyjdę z dżungli, wiem, teraz, jednak. A jeszcze ostatnia fala. Wiem, jestem samotnym wilkiem, nienawidzę team player. Kurde. Nie lubię zbytnio takich akcji drużynowych. Patrzcie, za to mam 17 level, najwyższy w całej... Tak, w całym meczu. Jestem najlepszy teraz pod względem poziomu. Kurde, tu się już gubią w tej dżungli. Jest? O, tu ich możemy nawet zajść. Daj, Katarina! Proszę, dłużej. Nie, kurde. Ale przynajmniej zabiłem dwóch bohaterów, to... To przynajmniej dużo kasiorki zarobiliśmy. Tarczę do rana już sobie tu podziękuję. O, już możemy nawet plemienną zbroję sobie kupić. Kusząca propozycja, ale lodowy moc się bardziej przyda. Czasem warto się poświęcić, przynajmniej zabiliśmy Katarinę i Branda. Tych jednych z lepszych. No w sumie cały ich team jest dobry. Ale co tam, kto mnie zabił? Brand. A, tym swoim słupem. Aha, to znaczy... Aha, dobra. Dobra, nie było źle. Każdy musi... Mamy staty 10-6-4, to wcale nie są złe staty. My jesteśmy bardzo dobrze nafidowani. Czego chcesz chcieć więcej. No, można chcieć, żeby oni nie byli tak blisko. Jednak muszę teraz nadrobić te straty. Musimy to nadrobić, te straty. No i musimy bardziej... O, mi nie uciekniesz. O, master, chodź tu. O, lera. Oczywiście jak ma to swoje ulti, to mało kto go wtedy pokona. Dobra. Skoro tak nikt nie patrzy, to sobie... Cholera, no. Za wcześnie cytrusy zjadłem. Idziemy, panowie. Idziemy. Nafidowani, wyekspieni, przynajmniej ja. Kurde, nie lubię tego, nie lubię. Hejt. O, shit, no to się wpakowałem. Zjem sobie wilka. O, tak. Kurde, nie. Trzeba się trochę wycofać. Tu nadciąga już ten Brand. No wybacz, ale... O, ciekawa sytuacja się zrobiła. Możemy ich zajść teraz. Niech oni ich tu sprowokują tak trosze. No chyba nam się to nie udało. Macie ulti. Przynajmniej się trochę cofną. O, dobrze. Przynajmniej się cofają, bo to jest najważniejsze teraz tu. Shit. Nara. O, nie, to mnie już dorwali niestety. Ach, Wukong, zobaczmy Wukonga, czemu on jest taki dobry? O, moc trójcy to. Jak ma się moc trójcy to. Dobrze. Mamy teraz ciekawe rzeczy. Teraz trzeba będzie trochę posprzedawać, albo... Bo chciałbym zainwestować w ostrze nieskończoności, ale oprócz tego... Chciałbym też sobie kupić... Nie wiem, co lepsze, plemienna zbroja czy moc trójcy? To nam... Na bardzo dużo zdrowia. Myślę, że moc trójcy bardziej nam się przyda. Niestety składanie na to będzie cholernie trudne, bo mam tylko jeden slot wolny. Ale tam się, cóż, bardzo przyda. Więc składamy na moc trójcy. Ale cholera, ludzie, proszę was. Musimy teraz ostro na ich przeć. Oni są zbyt nafidowani, niestety.
ja też myślę teraz, mam dylemat. Iść w dżunglę i zdobyć moc trójcy za kasę z dżungli, czy grać w teamfajcie i nie wiadomo, czy zarobię, czy nie. Lepiej pójść w dżunglę, naprawdę. Bo to jest ważna sprawa. Pójdziemy teraz na golemy. Nie, no może najpierw na jaszczurka. Naprawdę sorry, ale ja muszę zdobyć moc trójcy, wtedy będziemy mieli o wiele większe szanse na zwycięstwo. No i buffa można zdobyć. Przeciwnik dominuje. Dobrze. Kogo my tu mamy? Ja wam pomogę. Nie martwcie się. Szlak. Aj, nie jest dobrze. A mam tak dużo pancerza. Kurde. Nie wiem czemu. O nie. Jezu. Cholera, przykro mi laska. Naprawdę mi przykro. Ale niestety nie. Podpalenie się może przydać, tylko. Czaj, co kosztuje najwięcej? Zniszczono twoją wieżę. Gdzie? Co? Jak? Nie, bo niestety przegram ten mecz, bo to już. We lose, niestety. Tu widzę, że ten Gangplank też się może nie inspirował, tylko też brał ze mnie przykład. Zobaczmy, on chyba trochę lepiej wykorzystał, bo ma widmowego tancerza, a ja nie. Cóż. Cholernie będę się starał nadrobić straty, ale obawiam się, że mecz jest już przegrany, ale grał się bardzo miło. Staty są w porządku, chociaż ostatnio trochę poginąłem. Minionów, pewnie mam najwięcej zabitych. Liczy się gra, a nie tylko zabójstwa. Myślę, że trzeba iść na barona. Całe szczęście moja drużyna nie jest jakaś nieogarnięta i mnie posłuchają. Cholera, tylko żeby oni nas nie nakryli. Dlatego przyda się nam tu bardzo totem. Hej, no. I bijemy barona. Me gusta. Dobra, baron może nam zapewnić jedyną szansę na zwycięstwo. Więc jest to sprawa priorytetowa bardzo. Jest! Dobrze. Bardzo dobrze. Katarina, twój koniec jest blisko. Pięknie. Ta z Branda trzeba lekko. Lessing się zajmie tym. O. Kogo my tu mamy? A! Poza pole rażenia. Kurczę, teraz jest bardzo fajny moment, bo teraz widać, że jesteśmy bardzo overpowered. Przeciwnik pokonany. Dobrze, Lessin, powstrzymałeś tego mastera. Cholernie dobrze. Cholernie. Dobrze. O, mamy. No, jeszcze trochę do mocy trójcy zostało. Ja pójdę na bot. No, cholera, tylko trzeba by się trzymać razem. To jest właśnie problem. Ja do was dołączę, tak. Nie przywykłem do chodzenia po ziemi, ty ściurze lądowy. O, ale farma, ciup, ten diamat jest świetny. Zabijam jednego pokonuję jednego miniona, zabijam trzy. Czy ty też chcesz iść na smoka? Bo ja tak. Dzięki. Dobra. Tu są państwo na midzie. Cholernie dobra gra, ja ich trochę tam. O, chyba trafiłem nawet. Przynajmniej przez chwilę.
Okej, okay. Jeszcze jest fajnie. Tylko strasznie wkurza mnie ten turret hugging. No to, o nie, co ja zrobiłem? A ja nic nie widzę nawet. Szybko. Niestety Wukong dominuje. Wybaczcie, ale ja muszę uciekać. O, widzę, że ten też chyba kupi moc trójcy. No, niestety. Zobaczmy, czy mógłbym coś sprzedać i zyskać więcej, ale no, chyba mam za mało pieniędzy. Dopiero jeśli zdobędę moc trójcy, mecz będzie nadal trwać, to postaram się coś zrobić, cholera. No, bronię tu cały czas. Nie dopuścimy ich do bazy. Dobra, Kasadin, ty tu bądź. A ja ci nie pozwolesz. Twój inhibitor wkrótce się odrodzi. Okej, okay, oby się odrodził, bo cholera. Dobra. Teraz trzeba będzie na wiele frontów walczyć. Nie możemy sobie pozwolić na umieranie. W League of Legends wszystko jest możliwe. Die fucking super minion! Dobrze. Jeśli tak dalej pójdzie, możemy to wygrać. Możemy to cholera wygrać. Wukong. Wukong jest dobry. Ja go nie doceniałem, ale on jednak. Ten przynajmniej jest bardzo spoko. Bardzo spoko. Dobra, macie premię. I jedziemy. Katarina, biedaczka, chyba najsłabiej się nafidowała. No cóż. Tak to jest z Gangplankiem. Trzeba, jeśli bardzo szybko się nafidujesz, możesz zyskać bardzo dużo killi, lecz później jest coraz trudniej. Daj znak do odwrotu, okej. Okay. Se pójdę może. Ała, szlak by to jasna cholera. Niestety mi się nie udało, bo mnie przechytrzyli. Tak, pięknie. Przynajmniej dużo asyst leci. Nie poszło mi wcale tak źle, jak myślałem, że pójdzie. Kurde, ale teraz dostali mocne lanie pod koniec. Kasady musi się wycofać. Przeciwnik jest legendą. Kurde, jest coraz gorzej. A, do mocy trójcy tak niedaleko zostało. Uciekaj, Kasadin, uciekaj. Na szczęście, że masz ulti. Ja chcę zobaczyć damage Gangplanka, no cóż, on ma go mniejszy ode mnie. Ale ma jakimś cudem większy armor. Ja nie wiem, jakim. Chyba ma runy, dobre. Zobaczmy. Unicestwieni. Nie no, muszę go doścignąć, bo to jest teraz. Cholera, chyba jestem sam z teamu, tak? Który żyje. Jestem jedynym żywym kolesiem w teamie. Muszę teraz tutaj. Szybko idźcie tam, proszę was. Play defense! Play death! Bez uśmieszka nie piszemy, lol. Żagle w górę! Nie mówię w języku baoba. Czy jakimś tam. Cholera, idą na mida, nie jest dobrze. Faktycznie to nie ma najmniejszego sensu. Do 100 000 kartaczy! Pięknie, idziemy razem na mida. To jest
chyba jedyna słuszna tu strategia. O, chyba nawet tak trafiłem. Tak, zabijemy Mastera. Fuck, fuck. Pokonali, pokonali. Moc trójcy jeszcze 100 złotych. 100 golda. Jeszcze troszeczkę. Nie, ucieka. Poddać się czy nie? Przeciwnik jest legendą. Nie, nie poddajemy się. Jeszcze możemy ich pokonać, ale szansa na to znikła. Proszę, proszę. Co to się tu dzieje? Nie, koniec gry, proszę państwa, koniec gry. Niestety za dobrze. Za dobrze nam to nie poszło. Próbowaliśmy. Ale niestety nie. Zniszczono twój inhibitor. Unicestwienie. Gangplank. Bardzo dobry build. Podobny do mojego zresztą, ale też runy tu mu zapewniły przewagę. Widać to. O, w końcu moc trójcy. Zniszczono twoją. Jest. Ej, why? A, jeszcze. Dobra. Nie ma co. Very good game. Nie rozumiem, czemu Gunpank napisał w przeciwnej drużyny noobs. Cóż, za duże ego ma, żeby przyznać dobrą grę i przeciwnikom. Cóż, z tej strony to wszystko. Myślę, że Gunplanka w miarę ogarnąłem. No i w przyszłych meczach będę stosować się właśnie do tej taktyki. No, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam. Za hype. Aha, tak na PS-ie chyba wiem, co zaniedbałem, ponieważ w przeciwieństwie do przeciwnego Gangplanka nie zainwestowałem z początku w trafienia krytyczne. Zamiast trafień krytycznych inwestowałem bardziej w obrażenia, co mi się raczej nie przydało, tak. No właśnie. No, następnym razem nie popełnię tego samego błędu. Ale, no, z tej strony to wszystko. Pozdrawiam was, za hype. Pa!